Jeżeli chcesz, możesz służyć upadłym aniołom. Jeżeli chcesz, możesz służyć przegrywom. Ja służę zwycięzcy. Ja służę Panu Panów i Królu Królów. Przyjaciele, Ewangelia jest prosta. Jezus Chrystus 2000 lat temu naprawdę zszedł na ziemię. Bóg naprawdę wcielił się w człowieka. To nie jest jakaś historyjka, którą się świętuje raz do roku. To jest historia Twojego zbawienia. Bóg naprawdę zszedł na ziemię dla Twojego zbawienia. Naprawdę umarł za Twoje grzechy. Naprawdę pokonał śmierć i wstał z martwych. Uważasz, że jesteś kozakiem? To bardzo proszę, umrzyj i wstań z martwych. Jeżeli nie umiesz, musisz uznać, że Jezus jest większym kozakiem, bo Jezus wstał z martwych. Czy wy w ogóle wiecie, o czym jest mowa? To nie jest w ogóle... Słuchajcie, my naprawdę mamy co robić z naszym życiem. Jesteśmy tu po to, żeby was uratować i wyzwolić. Po to tu jesteśmy. Rozumiecie? Jesteśmy tu po to, żeby was uratować i wyzwolić. To sprawa życia i śmierci. To nie jest jakaś religijna pogadanka. Ludzie mówią czasami do nas, idźcie do kościoła, tam się mówi o Bogu. To jest sprawa życia i śmierci. Jeżeli nie przyjmiesz Jezusa, umrzesz na wieki. To jest proste. Nie chcę nikogo nastraszyć, ale chcę, przyjaciele, żebyście zawołali do Jezusa. Wiecie, tak naprawdę ostatecznie nasze słowa, one mają wartość, ale ta wartość jest minimalna w porównaniu do wartości, jaką ma to, że ty sam w swoim pokoju wieczorem zawołasz do Boga i powiesz do Niego, wiesz co, ja w ogóle nie wiem, czy ty istniejesz. Ja w ogóle nie wiem, jaka jest prawda. Ja w ogóle nie wiem, czy to, co mówili mi o tobie do tej pory jest prawdą. Ale wiesz co, jeżeli ty jesteś, jeżeli naprawdę jesteś Panem Wszechświata, to ja chcę cię poznać. Zawołaj do Boga. Zawołaj do Niego, nie bój się. Wiecie, dzisiejszy świat powywracał się do góry nogami. Dla ludzi wartością są pieniądze. Słuchajcie, ja was błagam, przecież po śmierci nie zabierzecie ze sobą pieniędzy. Czy to nie jest oczywiste? Ludzie mają fajne nieruchomości, a Boga w dupie. Po śmierci nie zabierzecie ze sobą swoich nieruchomości. Rozumiecie? Nie zabierzecie tego. Będziecie goli i weseli. Słuchajcie, tylko Jezus Chrystus jest realną wartością. Diabeł poprzewracał wszystko do góry nogami. Wmawia ci, że jak będziesz miał kasę, to będziesz super gość. Wmawia ci, że jak będziesz miał super dom, to będziesz super gość. Ale to jest wszystko ściema, rozumiecie? On was kłamie. Bo nikt nie wie lepiej niż diabeł, że Bóg istnieje. Dlatego on was kłamie. On chce ci wmówić, że to, że ładnie się ubierzesz, jest w ogóle najwyższą twoją wartością w życiu, rozumiecie? Diabeł chce ci wmówić, że przypadkowe relacje z chłopakami i dziewczynami są super spoko i dają ci super życie, a potem bardzo nie super wieczną śmierć. Rozumiecie to? Diabeł wszystko poprzewracał do góry nogami, dlatego że on nie chce, żebyś ty się spotkał z Bogiem. On nie chce, żebyś ty poznał prawdziwego Boga. Nawet moje słowa prawdopodobnie wywraca do góry nogami w twojej głowie, żebyś tylko nie zawołał do prawdziwego Jezusa, do Stwórcy Wszechświata, do Pana nieba i ziemi. Rozumiecie to? Jeżeli nie oddałeś życia Jezusowi, to dałeś się oszukać. Jeżeli nie narodziłeś się na nowo z Bożego Ducha, to dałeś się okłamać. Przyja-
przyjaciele, zachęcam was dzisiaj, żebyście nie szli jak te owce na rzeź prowadzone, tylko żebyście zaczęli myśleć i szukać prawdy. Do tego was zachęcam. Nie idźcie w swoim życiu jak owce na rzeź prowadzone, tylko zacznijcie myśleć i szukać prawdy. A gwarantuję wam, że każdy z was, każdy jeden jak tu jesteście, kto zacznie szukać prawdy, prawda jest we mnie. I każdy z was, kto zacznie szukać prawdy, na pewno ją pozna, bo mój Bóg obiecał, szukajcie, a znajdziecie. A ja wierzę w mojego Boga, bo poznałam Go osobiście. Rozumiecie to? Więc jestem absolutnie przekonana, że każdy z was, kto zacznie szukać prawdy, tak niewiele Bóg od ciebie potrzebuje. Bóg potrzebuje, żebyś zaczął szukać prawdy. Jeżeli ona stanie się wartością w twoim życiu, to gwarantuję ci, że ją znajdziesz. Amen.